Cześć, słuchajcie, jesteśmy w Amsterdamie. Kto chce zamieszkać w takim hotelu, słuchajcie? Niedługo będzie można. A, dokładnie niedługo będzie można, nie? No ale zobaczcie, lokacja jest piękna, nie? Zaraz obok Amsterdam Centralny, zaraz obok widoczek na Amsterdam. Ale słuchajcie, na starej... Jednak tam naprawdę była jak to się nazywa? Nie wiem, co to. Wejście do portu, nie? Jakieś wieża kontrolna przepływu pod mostem, nie? Kolejowym. No bo to, co tam jest z tyłu, to jest most kolejowy. Dziwne. No nie. Musi pewnie podwiewać trochę u góry, bo widać, że to no, rzeczywiście dopiero remontują, ale jest bardzo nieszczelne. Jak dla mnie to przekombinowane. Zdecydowanie. Dobra, idziemy dalej zobaczyć kolejne paradoksy Amsterdamu. No i słuchajcie, to jest Amsterdam z Nemo, muzeum tarasu, może nie do końca, chociaż próbowałam wam go pokazać. A dlaczego do tego nawiązuję, dlaczego tu dzisiaj właściwie jestem? Właściwie pierwszy raz temu, lat 9, kiedy postawiłam swoje kroki w Holandii, 6 dni potem wylądowałam w Amsterdamie. I wtedy właśnie była taka fajna praska, fajna widokowy rasik z samej góry, jeszcze Nemo było otwarte. Niestety, jak widzicie, muzeum morskie. Fajnie to wszystko wygląda. Zobaczcie. Co jest najciekawsze? Słuchajcie, te samochody wjeżdżają, wyjeżdżają pod kajem i przejeżdżają pod spodem na północny brzeg Amsterdamu. Oczywiście dostępne są też promy dla pieszych, darmowe, którymi my się tu przeprawiłyśmy. Jak zwykle mam przewodniczki. Ostatnim razem byłam tutaj z koleżanką, która już w Holandii nie mieszka, w tej mieszka w Anglii. A tym razem jestem z kim? Aha. Pozdrawiam serdecznie. Tak, pozdrawiamy się. Kogo? Naszego wspólnego ulubionego tak, kolegę. Naszego Alina kolegę Pesek. Niedowiarka? Niedowiarka. Dobra, słuchajcie, a teraz kończymy, idziemy jeszcze może kawałeczek wejść w plac Dach i pomykamy dalej jeszcze zrobić jakiś materiał, już niekoniecznie w samym Amsterdamie, chociaż powiem wam, że widok jest dobijający pustego Amsterdamu, zazwyczaj pełno, tłoczno, a dzisiaj no po prostu porażka, nie? Nie ma prawie nikogo. Zazwyczaj przy pełnym dworcu centralnym, przy pełnych ulicach. Zobaczymy jeszcze jak jest na Damie, ale to myślę będzie ostatnie miejsce, bo myślę też nie za dużo zobaczymy. Także no póki co na razie i do zobaczenia. No dobra, słuchajcie, no to dubel. Właśnie się śmiejemy z Agnieszką. Nie ma to jak nagrać fajny materiał. Bez głosu. Natomiast nie włączyć mikrofonów, nie? No, więc powtórzymy sobie. Słuchajcie, to jest właśnie Amsterdam Centralny. Bardzo fajnie to wygląda. Natomiast to, co właśnie przed chwilą powiedziałyśmy, w związku z wiadomo czym obecnym na rynku, nie będziemy tutaj reklamować tego ustrojstwa. Zobaczcie, jak wygląda ten Amsterdam Centralny, nie? Jak ktoś był w Amsterdamie, to wie, że zawsze tu był pełen tłok, nie było w ogóle miejsca wolnego. Trzeba się było przyciskać w całym tłoku. Natomiast teraz, zobaczcie, tam jest pusto. Tam jest centralnie pusto, jeśli na Amsterdam chodzi. I tak samo jak spojrzycie w drugą stronę, tam idziecie do centralnego placu Dam z Pałacem Królewskim. Mamy ładne, powoli słońce zachodzące. No. I tutaj, zobaczcie, tu jest też zawsze na Damraku, zawsze był mega tłok. Zawsze. I co się dzieje teraz? Zobaczcie, jest pusto.
Tam rak jest pusty. Cały do końca, do placu dam, jest pusto. Więc tym akcentem skończymy wycieczkę po Amsterdamie. Udajemy się na prom. No, zobaczcie, jak się ludzie bawią. Można? Można. Co z tego, że mamy wiadomo co na rynku, nie? Jesus Power! Słuchajcie, jak nie wiecie, jak się należy, jak należy ewangelizować, to tam macie ekipę, która właśnie tańczyła, ta ekipa tańcząca właśnie krzyczała Jesus Power, czyli... Zobaczcie. Dobre, co? Tak. No my do ewangelizatorów nie wiem, co biorą, ale jest fajnie. Należymy, no właśnie. No. Także no właśnie, no to teraz już na pewno kończymy. Idziemy w stronę promu i do zobaczenia Amsterdam. Cześć.